Chodźmy, może sprawdzimy. O, co, skąd się wykro... O ja pierdolę, o ja pierdolę, o ja pierdolę, Maciek tu, 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 tu. Weź go. Chodź tu, kmiacie. Ty, Maciek, no, no, brawo! Ja go z tyłu wezmę, czekaj. Ja, no, możesz ty... O, shit! Ten, 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 ten. Siemano tutaj, Maciek Gameplay 40, jest ze mną oczywiście Lotta. Cześć! Japoński zapłon jak zwykle. Nie no, żartuję. I witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z naszego Hamsterlandu. Jak widzicie, zaległ nam się ten piękny squid. Nie wiem skąd, z jakiej czapy, ale po prostu sobie siedzi. Ale lubi to. Lubi to. Lubi takie zabawy, tak jak Maciek. Taki jumpy. Też lubi takie... Takie jumpy, takie jumpy, lololo. Wiedziałam, że to zrobi, no kurde, wiedziałam, że to zrobi, no. I teraz wszyscy piszemy, Maciek, nie rób tego więcej. Napisali, że Maciek się sprzedał za łapkę, ale co, odpisałem dwukropek, o. Wiem, widziałam. Widziałam. Dobra, co dzisiaj? Bo tak my tutaj sobie chodzimy, biegamy, bawimy się, śmiejemy, ale co dzisiaj? Tak, myślę, żebyśmy przekopali parter, bo może coś znajdziemy, jakieś przyjemne rzeczy. Dziękuję, że dałeś mi powiedzieć. Kontynuuj. Dziękuję. Przejrzeliśmy w swoim czasie wszystkie zadania, znaczy przed nagraniem, i stwierdziliśmy, że jesteśmy zbyt ubodzy na wszystko i w tym momencie... aha, to jest ten śmieszny parkour dla chomiczka. I jedyne, co na dzisiaj możemy zrobić, jest to zadanie numer, nie wiem które, ale będzie to... Które to miało być? A dobra, już wiem. Zrób 24 kamienne cegły. I to zrobimy i jeszcze sobie, tam na górze zostało nam jeszcze trochę cobblestone'a do wykopania, więc tam przekopiemy jeszcze. Mhm, czy ty już, aha, ty już przepalasz to, ale to 24 starczą. I w tym momencie wrzucam to, nie wiem, czemu cały stack przepalmy, będzie już grubo. Nie no, miało być 24, są 24 stone bricki. Idą one oczywiście do pięknej skrzyneczki, w której mają być umieszczone rzeczy, która jest pusta, nie wiem dlaczego, Maciek? Która? Ta w środku obok komika. Dlaczego ona jest pusta? Bo jest pusta. Bo wszystko jest u nas. O, shit! Ale wiesz, że w tej skrzynce miały być wszystkie rzeczy do tego? No to będą. Maciek, ja cię zabiję, ja cię chyba zabiję. Spoko, i tak mam mało boczków, przydałoby się zginąć. Naprawdę, ja cię zabiję, bo chyba coś odznaczyliśmy już i tam było, nie? Czy nie było tak, nie? Chyba nie było tak. No dobra, to w takim razie ci... Nie, no jak nie było? Przecież była wędka zrobiona. No to mamy wędkę, lajki. No dobra, no ale ona ma być tam, 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 tam. No to spoko, spoko, spoko. Ja już tutaj żre ciacho. Mordy. Ja chodzę głodna, nie mogę migać, a ten sobie je ciacho. Jesz sobie ciacho. No to chodź, żre ciacho ze mną. Nie chcę twojego ciacha. No to nie moje ciacho. A czyje ciacho? Nie wiem, autora mapy. Zeżar i zostawił. Nie mamy jedzenia, dobra. Znaczy, ja no to teraz... mamy ciacho. Mamy ciacho, tak? Nie lubię tego starego Minecrafta. A ja lubię, bo wystarczy jeden goddamit. O, będę znowu mówił goddamit. Licznik goddamit? Co mi się robi, sorry. Mi też. Po prostu to jest out of control. A, dobra. Usłyszałam na początku audio control. I tak, audio control? What? What the fuck? Detektyw Rutkowski z back. Tak, dokładnie. Coś chciałam wziąć z tej skrzynki, tak się patrzę na te itemy, nie wiem co. Maciek! Zapewne wędkę. Nie, nie ma, nie, nie, nie Maciek, nie wędka. Zabrałeś miecz. No, żelazny i kamienny. No oczywiście, ja nie mam się czym bronić nawet, nie? Sorry! A po co mi miecz tak? To zrób kilo przy okazji, to jest jedyna dół. Spokojnie, to ja mam astmę, ty nie musisz tak oddychać. Ty masz astmę, tak? No. Tak, masz astmę. A wiesz, co ja w tym momencie mam? Zapalenie spojówek? Nie, mega wkurw. Co ty chciałeś? Kilof, tak? Kilof, zrób więcej, bo tutaj będzie grube kopanie. Dobra. Chcesz więcej? Masz więcej. Ale żebyś później nie żałował. When you want it, you've got it. Zastanawiam się, po co tu jest to coś, ale... Wiesz co, tak bardzo nie wiem, o, tak bardzo nie wiem, o czym mówisz i jest mi smutno w tym momencie. Takie coś, tego też nie potrafię opisać, takie dziadostwo. Taki shitstorm poza klatką.
shitstorm. There's a shitstorm. O, nie topeł. Masz jeden, masz drugi. Ciesz się i walcz. No to ty też walcz, masz. Nie, ja mam, ja sobie zrobiłam. Aha. Powiesz mi, gdzie kopiemy teraz, bo tak trochę się zgubiłam. Tam, gdzie wtedy. Serio? Serio. Serio. Chodziło mi o to gunwo, co tutaj wystaje z boków. Ale takie to... To. Tu szamidło jest, słyszę. Nie. Nie, wcale. Ciesz się, że nie widziałeś, co? Na pewno jakieś bogactwo, never mind. No. Tam jest dziura, a czy to nie jest ta... To jest chyba nasza dziura. Ustawisz set pointa? O, widzisz? Bo to jest dziura do wpadania ze spawnu. O, widzisz, a wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że tego nie zrobiłaś. Nie, nie pamiętam komendy. Poczekaj, to będzie. Jeżeli chyba... tutaj już to było. Ej, naprawdę nie pamiętam komendy. Słabiutko. A tu się kopiesz. Będziemy mieli Kibelstone od Chorele. Chorele, tak. Mm-hmm. Tu zapewne znajdziemy ostatni spawner i zrobimy zadanie. Dobra, nie pamiętam komendy. Sprawdzę po odcinku i to zrobię. Tak więc postaraj się nie umierać. Postarajmy się razem nie umierać, może tak. A o mnie się nie martw. Przestań mi gwizdać, bo cię zabiję. Chłe. Tak bardzo Maciek. Wkurwiać lubi mnie. Kopać kibla też. Aha! To ja już wiem, dlaczego ja tutaj przestałam kopać wtedy. Bo? Bo to są silverfisze. Aha! Wiesz gdzie? Wiem, w aucie. W jakim aucie? No tam! Wiesz, w jakim aucie? Będę brał cię w jaucie. Kurczę, tu się świeci! To redstone się świeci. Cieszą się dzieci, bo redstone świeci. I właśnie, musimy zrobić z redstone'a fajnego. I ja zrobię. O, wiesz, jaki mam bardzo fajny pomysł na tego redstone'a. O Boże, to będzie coś, czego nigdy się nie spodziewałeś. Coś, dobra, co rozwali twój mózg. O Boże. Ale mam wizję. A ja mam lapis dla Żuli. A ja mam wizję. Wiesz, jaką ja mam wizję? A ja słyszę silverfisha. A wiesz, jaką ja mam wizję? Jaką zawalistą. A wiesz, jaką? No. Powiedzieć ci jaką, żebyś mi przyniósł drewno. Nie. Albo jednego patyczka. Mam jednego węgla. To przynieś mi patyczka. Proszę. Nie. No proszę, bo tu ciemno jak... O-o. A co to ma być za dziurka? Co to za dziurka tutaj? Dasz fuck! Straszna dziurka. The fuck? Przepraszam, bardzo krzyknęłam. Bardzo? Dajmy, że wiem, o co chodzi, siema. O, cześć Maciek. Cześć, siema. Tutaj są filer sify. Filer sify. Prawie jak cify. Sify z fila. Ta. Z fila dla pedofila. Okej, przypomniało mi się, poczekaj. Jak to było? I need ammo! V3-3! V3-3, V5-5! Hi! Teraz konkurs, zgadnijcie z jakiej gry to jest. V3-3, V5-5, V5-1. Thunderbar! To było... Ja na tyleś. To było pod V5-3? 1? Wiesz co, nie pamiętam. Pamiętam no V3-3, na pewno V5-4, V5-5. O matko. I moje przepickie bindy. Zadali mi krytyka, więc dajcie medyka. O, bindy to się ustawiało. Znowu to samo, dajcie ammo. Tak. A, pamiętam, jak się pisało te CFG, całe pliki konfiguracyjne. A, to była zabawa. Jeszcze nasz klan, matko, to są te czasy. No, i jeszcze się było adminem, się na wallhacku siedziało i sprawdzało innych graczy. Pozdro wszystkie klany. O, shit.
Mały są we wbiciu mnie goni. Co się jeszcze fajnego robiło tam? O Boże. Pozdro do całego ES-u byłego. Dlaczego? Light składu. Aaaa. No shitten. Shitten titen. Dla całego XP-ka, dla całego... Co tam było jeszcze? Ło! Pytaj, czego nie było. Alcoholics Arena. Jeden z najlepszych serwerów. Tak. Na świecie w ogóle. Oni byli chyba 11 na świecie. No dobra. Ale ja pamiętam, jak ja zawsze lubiłam sobie na 2.6b wejść. O! O, tam to się działo. Tam to się grało, a nie to, co na 2.5.5. Dobra, bo ja stoję przy tych tabliczkach i nie wiem, czego... Co ja tutaj... Aha, dobra. Drewno chyba poszłaś. Nie, no już nie potrzebuję tego drewna, wiesz? Ja potrzebuję Kailof. A propos drewna. Drzewko urosło. O, znalazł. Wiesz co, wykasuj ten zadanie, znaleźć blok złota. Ale, aha, poczekaj, bo ty musisz go tym... Zdziapnąć. Tak, ale tym... żelaznym, nie? No wiem. To poczekaj, zaraz przyjdę do ciebie z żelaznym. Jestem, zapytam się ciekawie, co tu robi Dirt. Pewnie się dirtuje z innym Dirtem? Ua. Now you're messing with the... Pamiętasz... Son of a bitch! Wyłaźcie, dziady. Oh shit, ale tych kmiotów tu idzie, nie! Gdzie jest to zadanie, powiedz ty mi? O, słyszę. Blok złota. Okej. Okay. To w takim razie pędzę do ciebie, drugi Maćku. Spoczko. Na którym piętrze jesteś? Na najwyższym. Na najwyższe piętro chodź. Tam bawimy się z myszkami. Dobra, to sobie. Znaczy te myszki spadają sobie z tego, więc fajnie, poleciały sobie. A niech lecą. Co, zabronisz im latać? Bo co, bo one mogą... Nie, ale mam drewno i mam węgiel. Ha! Jeśli trzeba ten spawner unieszkodlić. A ty tam jesteś, dobra, ja szukałam jeszcze wyżej. A tam jest jeszcze wyżej? Ty patrz! Co? Nie wiem, ale z tego można by było zrobić nieskończone źródełko, wiesz o tym? Jakby dało radę? No da radę. No to lajty. Lajty jak... no nie mam rymu, ale nieważne. Nadchody A ja nie mam kilofa. Masz kilofa. O, mam! Masz. Au! Czy miałbym beka, jakby teraz ten Silverfish widział tego kilofa. To by było piękne. A co, czego to jest spawner? To jest spawner Silverfishów. Aha. Dobra, to cover me! I'm reloading! O! Ten piękny blok, to ciebie ja tutaj przygarnę. Pamiętam jak ten, jak Strajkoś miał na ups nastawione boops. Boops? Nie idź! Pamiętasz, to tak mówił? Nie idź! Pamiętasz, nie. Czy nie? Nie. Nie miał napisane nie idź, tylko nie idź. Nie idź. To nie pamiętam. I to jeszcze pod binda to miał ustawione. To ci później powiem. Ty sobie przypomnisz na pewno. Tą osobę ciężko zapomnieć. Po Niku to może kojarzę. Na to W. Jest tak po bindach, to nie. Na W. A. Pamiętasz? No to wiem. Tanie wino? Tak, tanie wino. Dobra. Pan winny. Co się z nim stało, nie mam pojęcia. Wiesz co, kontakt mi się z nim urwał, coś tam czasem o, jeszcze skrzynka. Się napisze. Jaka skrzynka? Kaktus gaz! Mam kaktusa! A ja mam diaksa. A weź sobie go wsadź. Spoko, przyda się. Ty też możesz sobie wsadzić kaktusa. To będzie bardziej bolało. Zapewne tak. Ej, słuchaj, mamy 6 tych. 6 spawnerów. No mówię, że zadanie. O, i widzę, coś mi się tutaj chyba... No, tak, no. Rusza mi się, nie? Rusza. Widzę, coś się rusza. Myślę, może jakiś zombiak, może coś. A to co? Ta mała mysz głupia. Fuj. Dobra. Ale jest tutaj lapis. I jest złoto. I zrobimy coś ze złota. O, zrobimy złoty tron. Będziemy tam srać. Tak, będziemy tam...
wypróżniać swe potrzeby, drugi kolego. Zostawić. Zostawiać kału. Au. Au, au, kału. Prawdziwy kebab pali dwa razy. Co? Czekaj, bo chyba nie zrozumiałam. Możesz powtórzyć? Prawdziwy kebab pali dwa razy. Ale jaki kebab? Kebab. Takie żarcie. Au. Ale dlaczego dwa razy? No raz jak jesz, a drugi raz jak... Jak? Ej, jak ty się go pozbywasz. Aha, zrób kilofy, co? Dobra. To złożę dobroci. A poszedł za tobą. Albo i nie? Nie, raczej. Za szybko popylam. Przyszedł do mnie. Ty, ja mam już 7 level. Ja mam 4. Nie mogę zginąć, bo wiesz... Co? O jabłko! Żyć! Boże... Tak właśnie brzmi, proszę państwa, głodna małpa. Nie, to tak brzmi epic mealtime. Dobra, mógłbyś się tak proszę pospieszyć, tak troszkę coś? Zaraz robię segregation manipulation. Co wziąć? To wziąć? To wziąć? I powiedz mi, czy my mamy tego żelaza na cały set, czy trochę więcej? O chuj, o chuj. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Mamy 25 żelaza. Maciek, chodź tutaj, bo ja cię zaraz zapierdzielę. Zaraz robię kilofy. Maciek, zostały mi 2 serduszka, rozumiesz? 2 serduszka. Przede mną jest kolejny silverfish. I ja mam was gdzieś. O, mam 5 żarcia, że o zombiaka ci przyniosę. Może być. Może być. Teraz jem wszystko. Om, niam, 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 niam. Niam, 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 niam. No i słyszałam, że się kolejne zaraz piły, no Maciek. No idę, no. Z 4 kilofami. Tam kilofy jedzenie mi przyniósł. 5 rotten fleszy mam. Super. Tylko będziesz je musiał jakoś pokonać, bo ja się zablokowałam tutaj. Aha. Żeby mi nie przyszły. O, shit! Spadajcie, dziady. Get the fuck out. No super! O, nie, 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 nie. Ty, one opanowały umiejętność chodzenia po kibelstonach. Ja się tak nie bawię. Ale ile expa poleciało? Jest jeszcze jakiś... Tak. Idzie debil. Debil! Debil! Jeszcze jeden debil. Nie, 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 Maciek, nie, 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 no, nie, ja go piję właśnie! Daj mi to jedzenie, proszę cię, daj mi to jedzenie. Masz jeszcze to. Oh shit! No fuck? Nie myślałam, że kiedykolwiek uciekłem na Rotten Flesha. Dobra. Czego one się respią? Wiesz co, myślę, że ten spawner i tak nam nie będzie potrzebny. No. Można... Nie ma. I jaki spokój. Ale skrzyneczkę to można byłoby wziąć, wiesz? Możemy wziąć. To kopiemy. Kopiemy, kopiemy. Gdzie jest ten kilof, co mi dałeś? Aha, dobrze, dobrze. Nie mam pojęcia, mam jeszcze jeden jakby coś zapasi dla ciebie? Nie, mam jeszcze. Znaczy mam. Mam jeszcze ten żelazny i mamy... Aha, czyli żelaza i tak mamy za mało na set. Na set mamy ok, natomiast na 2 sety już gorzej. Ale nie, mamy zrobić po pierwsze jeden set, a po drugie... Mamy 20 coś żelaza. A po drugie chyba w set się wlicza, że ten miecz i tak dalej, te wszystkie, czy nie? Nie mam pojęcia. Ja nigdy nie wliczałem tego. No właśnie ja też nie. Nie, raczej nie. Czyli tylko zbroja. Dajcie mnie chusteczkę, ludzie. O Boże. Wiesz co, zrobię coś szalonego. Crazy. Ale za chwilę. Dobra, spoko. Ja tu kopię. Taka oryginalna rzecz. Ale to są najlepsze odcinki. Z kopania są najlepsze odcinki, człowieku. O, przebiliśmy się na drugą stronę muru. Brawo! Znaczy przynajmniej ja się przebiłam. Ty jesteś daleko, 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 nie, daleko, daleko, daleko. Co? Oczyszczam jeszcze. Żeby było ładnie. Może znajdę jakieś bogactwo. Śmieci. Tak, szukaj śmieci. To jest genialny generator kobla, więc wiesz. No, ale no zaraz się skończy, nie? No to dobra, trudno. Hmm. Tutaj szukam jakiegoś wyjścia. Prosto przed siebie, Maciek. Bedrock!
Ale jakie zakręt, to skręć. No bedrock. I to wcale nie jest śmieszne, bo kiedyś jak byłam mała, nie wiem, miałam jakieś może 8 lat, o uwaga, historia z dzieciństwa, miałam 8 lat. A teraz musisz stać taką planszę, retrospekcja. To chyba szłam sobie do sklepu, czy gdzieś, no mniejsza o to, sama sobie tam gdzieś szłam, przez moją wieś piękną, kochaną, która kiedyś była piękna, teraz jest jeszcze piękniejsza. Teraz jest już tylko kochana. No i zatrzymało się jakieś auto, tam jakiś gościu. O, to już brzmi jak w ogóle jakieś porwanie, gwałty i te sprawy, no ale po prostu mnie zapytał, jak dojechać do jakiejś miejscowości. Znaczy, ja wiem, do jakiej miejscowości mnie wtedy pytał, no ale nie powiem, bo przecież zaraz będzie szukanie na mapie, tak? Tak więc mnie pyta... Mam wodę. Super. Tak? Można pobrać. O, super. Pyta mnie, jak dojechać do tej miejscowości X. Ja tak stoję, myślę i tak mówię, wie pan co? Pan musi jechać 5 km prosto, cały czas prosto. Ale wie pan co, jak będzie zakręt, to trzeba skręcić. Pro. Tak. A! O Boże, to ty. No ja. Tak wiesz, taki umysł... Ale zrób z tego basen. Umysł dziecka, no nie? No. Taki typowy. Czekaj, a my byliśmy... byłem mojej rodziny. Tam jak mówiłem kiedyś, że wyjeżdżam do rodzinki w podsumowaniu którymś, nieważne. W każdym razie byliśmy. No i poszliśmy do arboretum. I wracamy na piechotkę. No i była taka sytuacja, że... no ludzie się zatrzymali samochodem, zapytali się, jak tam dojechać. No to mówimy, no prosto i w lewo. Jadą kolejni. Jak dojechać do arboretum? No prosto i w lewo. Później kolejni jadą, otwierają okno, jeszcze nic nie zdążyli powiedzieć, a my prosto i w lewo. O takie da fuck. Skąd wiecie? No. Jesteście magikami. Gdzie jest wiaderko, powiedz ja mi. Mam wiaderko. Aha, możesz mnie rzucić, proszę? I am operator of this bucket. Już nie. Już nie. Na chwilę zabiorę wodę. Zrobimy źródełko. A ja sobie zrobię łopatę. O, bajka. I teraz możemy... Bajka u nawet. Oła. I wyrzucamy wiaderko, nie? Tak, po co nam wiaderko? Po co wiaderko? Wyrzućmy. Zastanawiam się, czy tutaj nie ma przejścia. Zapewne nie będzie, ale chłop z tym. Nie, coś to było zbyt proste. Tylko żebyś tam niczego nie rozlał, czy coś. Ja poszukam zadania. Co to miało być? Źródełko wody. Myślę, że powoli będziemy kończyć odcinek na dzisiaj. Nie wiem, poza wizją pokopiemy, czy na wizji pokopiemy, czy co? Nie wiem. Ale mi się chce... Przepraszam. Trochę dobrze jak skrzypnięcie drzwi, ale tak jeden. Norma. Gdzie jest to źródełko? No tu musi być. Na górze. Na górze. Jest! Yay! I'm the master of the zadań. Master of disaster. Wspomniałam, jak są zadania po angielsku, fuj. Objectives może być na przykład. Cel. Ostatnio grałem w Call of Duty, więc... Mhm. Objectives. Kurczę, jak według mnie jedna z najlepszych części z Call of Duty, Big Red One w mordę. Lokowanie produktu. Jestem gameplayer, mogę. Lokowanie produktu. Iron, tu już żelazo. Aha, mówię iron, tu już żelazo, tak? Iron. To ty mi mówiłeś? Tak, to jest niszczenie światopoglądu. Przez 11 lat mówisz Iron Maiden, a później się dowiaduje, że powinno się mówić Iron. Tak. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli języka angielskiego, którzy uczą języka, a chyba sami go nie umieją, chciałam powiedzieć, nie potrafią. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i idźcie się nauczyć. Pozdrawiam moją panią od angielskiego z gimnazjum, od której wiedziałem więcej od niej. Like a boss. So typical. Tak. Przerabiamy okresy warunkowe. Ona nie wie, że zamiast if można stawić inny wyraz. Na przykład jaki? When, where, whatsoever. Maciek, jesteś taki mądry. So much. Taki mądry, no ja pierdziusia. Dobra, prowadzę tutaj Dirta dalej. To jest Legia.
O, wiesz co, nawet o tym nie pomyślałam. Ewentualnie losers. I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Because you have money, a lot of money. Money, money, money. I nie, Maciek, ale nie, tak to nie rób, ty. Jak? No, że mamy dziurę w zadaniach, no cholercia. Lubię tak. Ja wiem, że ty lubisz takie zabawy, ale jak to już wszystko zrobisz, to trzeba będzie podłogę tam zrobić. I nie mam wątpliwości, do tego się nie podkopiesz. Jakieś schodki do tego się zrobi, ale to już kiedy indziej. Trzeba będzie cię, Maciek, zamknąć w jakiejś klatce i nie wypuszczać. No już jestem w klatce zamknięty i chcę się wykopać. Źle szukasz, źle szukasz. Pomogłabym ci, ale wiesz co, chyba mi się nie chce. Nie wejdziesz tędy. Musisz mieć diaksowy kilo. Musimy jeszcze jednego diaksu znaleźć. Tak? A ile mamy? No dwa. Dwa! Dwa, dwa, dwa. A trzeci będzie, wiesz gdzie? Aucie. Powiedzieć ci, gdzie będzie trzeci, powiedzieć ci? To jest takie chamskie zakończenie odcinka. Powiedzieć ci, gdzie będzie trzeci odcinek? Na YouTubie! Tak. Powiedzieć ci, gdzie jest trzeci diaks? No. Powiedzieć to? Powiedzieć ci? W GameMocie 1? Nie. No. Tego dowiecie się w kolejnym odcinku! Skąd ja to wiedziałem? Co mi tu podsunąłeś? Dobra, także widzimy się w kolejnym odcinku, tylko mnie tutaj dobije do końca. I tak nie umrzesz. Wiem. Chcesz czekolady? Niam. Nie, 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 nie. Albo kawy, albo herbaty, coś? I want to die. No właśnie, umrzyj w końcu, bo przecież... Pierdutnij mnie! Umrzyj, Maro nieczysta! Dziękuję. O, exp, dziękuję. 17 poziom, ja miałem 8. 17 poziom, mam komu, się w kolejnym odcinku. No i cóż, narka. Pa, pa!